Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek Quantum Guide. I dziś zajmiemy się kolejnym lekkim karabinem maszynowym dostępnym dla żołnierza wsparcia, RPK-74. Tak naprawdę RPK-74 jest to lekko zmodyfikowana wersja karabinu AK-74. Główne zmiany w stosunku do AK-74 jest to większy magazynek. Zamiast 30 pocisków mamy teraz 45 pocisków w naszym magazynku. Również zastosowano cięższą lufę, dzięki czemu broń może strzelać dłuższymi seriami automatycznymi niż AK-74. Oraz zintegrowano na tej lufie dwójnóg, dzięki czemu oczywiście można broń położyć w wygodnym miejscu i atakować naszego przeciwnika, nie za bardzo martwiąc się o kontrowanie wtedy odrzutu takiej broni. Więc myślę, że historii serii broni AK nie trzeba nikomu przypominać, gdyż ta broń chyba uczestniczyła we wszystkich konfliktach, które istniały na świecie, oczywiście w nowoczesnych czasach, więc przejdźmy od razu do statystyk RPK-74. A więc na początek, jak zwykle, czasy przeładowania. Krótki czas przeładowania 3,6 sekundy, długi czas przeładowania 4,5 sekundy. I tą broń tutaj będę porównywał głównie do karabinów, które również są zasilane zwykłym magazynkiem, jak RPK-12, U-100, czy na przykład jeszcze AWS. Nie są to co prawda najlepsze czasy przeładowania, ale RPK-12 nie jest bronią, która jest zaprojektowana do walki na bliskie dystanse. Głównie będziemy tutaj walczyć na średnie i dalekie dystanse, więc jeżeli załatwimy na przykład naszego przeciwnika na daleki dystans, to zwykle będziemy mieli czas na to, aby przeładować tą broń, więc tutaj nie powinniśmy walczyć w ogóle na bliskich dystansach, skoncentrujmy się na tych średnich i dalekich dystansach, więc w przypadku takich broni, które służą nam do walki właśnie na jakiś większy dystans, ten czas przeładowania dla mnie nie jest taki ważny, aczkolwiek warto o nim pamiętać, jeżeli znajdziemy się w walce na bliski dystans, co na pewno wśród walk na różnych mapach jest po prostu nieuniknione. Szybkostrzelność jest to 600 pocisków na minutę i jest to świetna szybkostrzelność, tak jak już powiedziałem, do walki na dalekie i średnie dystanse szczególnie. RPK-12 naprawdę dobrze nadaje się do tego, aby zainstalować to jakąś większą optykę i to właśnie później postaram Wam się przestawić w mojej zalecanej konfiguracji do RPK-12, więc 600 pocisków na minutę świetnie sprawuje się na dalekie dystanse. Prędkość pocisku jest to 600 metrów na sekundę i analogicznie im większa prędkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić cele ruchome oraz te na dystansie, a im mniejsza prędkość pocisku, tym trudniej nam jest trafić takie cele. Magazynek ma 45 pocisków plus 1 w komorze, broń strzela kalibrem 5,45 mm, maksymalny damage 25, minimalny 18, minimalny damage osiągamy na 65 metrach. Tryby strzału, które są dostępne, jest to tryb automatyczny i tryb półautomatyczny i celność z biodra jest niska. Mnożnik pierwszego strzału wynosi 0,75, odrzut do góry jest niski, jak i odrzut na boki jest również niski. Moja konfiguracja dzisiaj z RPK-74M będzie naprawdę wyjątkowo prosta, gdyż tak jak powiedziałem, broń świetnie spisuje się na dalekie i średnie dystanse, ma naprawdę niski odrzut, więc nie trzeba stosować tutaj żadnych kompensatorów, więc można się skupić tutaj na maksymalnym zwiększeniu celności właśnie RPK-74. I zacznijmy oczywiście od optyki. Wybrałem tutaj mój ulubiony celownik holograficzny, ale można wybrać również celownik typu Red Dot Sight. Wybierzcie ten celownik, którego wygląd oraz przyrząd optyczny podobają Wam się najbardziej. Jako dodatek wybrałem tutaj przybliżenie razy 2, dzięki czemu łatwo będziemy mogli się adaptować pomiędzy walką na dalekie dystanse i bliskie dystanse, jeżeli będzie taka potrzeba. Niestety w przypadku lekkich karabinów maszynowych nie mamy tutaj dostępnego dodatku pochylony celownik mechaniczny, przez co nie możemy na przykład zastosować optyki z powiększeniem 3,4 razy albo 4 razy i zamontować sobie właśnie pochylony celownik mechaniczny, aby atakować przeciwników na bliski dystans, jeżeli jest taka potrzeba. Dlatego tutaj wybrałem celownik o niskim przybliżeniu, czyli celownik holograficzny, oraz przybliżenie razy 2, abyśmy mogli łatwo się nadal adaptować pomiędzy walką, tak jak powiedziałem, na dalekie i średnie dystanse. Jako dodatek na lufę wybrałem tutaj tłumik płomienia, ale wiadomo, że ten dodatek trzeba odblokować tylko i wyłącznie z Battle Paczek, więc jeżeli nie macie tego dodatku, to najlepiej po prostu nie wrzucać tutaj nic do RPK-74. I co nam robi tłumik płomienia? Dokładnie to, co wskazuje nazwa, czyli redukuje nam płomień, który jest widoczny z naszej broni, kiedy z niej strzelamy. Oczywiście nadal będziemy widoczni na minimapie, więc nasz przeciwnik będzie mógł nas tam właśnie znaleźć poprzez minimapę, ale jeżeli będzie próbował nas zlokalizować na samej mapie,
mapie w grze, to ciężej będzie nas właśnie zobaczyć, kiedy będziemy do naszego przeciwnika strzelali, gdyż nie będzie widać naszego po prostu rozbłysku z broni. I żeby jeszcze zwiększyć celność ognia automatycznego w przypadku RPK 12, wybrałem tutaj krótki uchwyt i on zwiększy nam celność ognia automatycznego o 15%. Więc dzisiejsza konfiguracja jest naprawdę bardzo prosta, tutaj nie ma co się rozwodzić o RPK 74, gdyż wiadomo, co ta broń robi dobrze, co robi źle i to w zasadzie tyle. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka Quantum Guide. Na razie, trzymajcie się, cześć.